Cześć, dzień dobry, szczęść Boże. Chyba najtrafniej tak naprawdę oddał to święty Paweł w swoim hymnie o miłości, który w pierwszym liście do Koryntian, słynny fragment z 13 rozdziału, który to tekst no, pokazuje całe bogactwo miłości i tym, czym on jest tak naprawdę. I w ciągu dziejów teologii wielu pisało traktaty dotyczące miłości, dotyczące różnych rodzajów miłości, ale to, co powiedział święty Paweł, jest na pewno kwintesencją tego, czym jest miłość. Tak naprawdę. Miłość przecież jest częścią ludzkiego życia. Co więcej, idąc za świętym Janem, Jan podał, można powiedzieć, podał najkrótszą definicję Boga i jednocześnie miłości, kiedy powiedział w swoim liście, że Bóg jest miłością. To jest pierwsza nazwa Boga. Bóg jest miłością i w związku z tym ojcowie Kościoła, interpretując ten fragment, a tak jak również interpretując właśnie chociażby właśnie wspomniany tekst świętego Pawła z listu do Koryntian, odnosili się do miłości jako tej rzeczywistości ludzkiej. Odnosili się do miłości i fizycznej, i tej miłości wzniosłej, ale też tej miłości właśnie miłosiernej, która ma cechować chrześcijan. I bardzo często taki na pewno piewcą miłości był święty Augustyn, który napisał piękne komentarze, piękne homilie właśnie do listu świętego Jana i tam zawarł wiele wskazówek dotyczących miłości. Tam zawarł, znaczy, to się od świętego Augustyna pochodzi, przecież to najsłynniejsze. Kochaj i czyń, co chcesz. Czym jest miłość? Oczywiście tu właśnie, no jest pewnego rodzaju problem. Bo mówimy o różnych rodzajach miłości. Czym innym jest miłość, mówimy miłość do ojczyzny, tak? Mówimy miłość do Boga, mówimy miłość rodzicielska, miłość erotyczna, miłość przyjacielska. Mówimy też o miłości do zawodu, o miłości między ludźmi, o miłości do zwierząt. Więc tych rodzajów miłości jest całe mnóstwo. Przede wszystkim, no przecież na pewno jest to moje najgłębsze odniesienie do tego drugiego. I to jest miłość. Moje to najgłębsze odniesienie, to moje wewnętrzne odniesienie, nie, które przejawia oczywiście się przejawia na zewnątrz. To jest takie, można powiedzieć, najprostsze chyba właśnie określenie miłości, że to jest to moje odniesienie do drugiego. To, o czym mówił Emmanuel Levinas, jeden z filozofów, tak? To jest ta właśnie ta twarz drugiego, która stoi wobec mnie i wobec której ja muszę zająć jakieś stanowisko, tak? No, tak mnie tutaj rzeczywiście podszedłeś trochę, bo tak sobie pomyślałem, że jeżeli zapytasz o pierwszą miłość, to odpowiem takim klasycznym księżowskim wykrętem, mówiąc, że pierwsza parafia jest jak pierwsza miłość, nigdy się jej nie zapomina. Oczywiście każdy ksiądz, tak, do seminarium wstępujemy mając lat, powiedzmy, co najmniej lat 19, co najmniej. A więc jest za nami czas liceum, czas młodości, w której normalną rzeczą jest, że spogląda się z jakąś taką inną, z innym spojrzeniem na tego drugiego człowieka i jest normalne, że są jakieś głębsze może przyjaźnie, może nawet jakieś związki, że coś się pojawia między ludźmi. Ja pamiętam, jeden z ojców duchownych naszych w seminarium mówił, że tak trochę przekornie, że zły ksiądz to jest taki ksiądz, który nigdy nie doświadczył zakochania. Takiego ludzkiego. I to gdzieś tam oczywiście jest w każdym życiu, w każdym i w moim też. I to jest normalne, to jest piękne, że właśnie można doświadczyć czegoś takiego. Ale może właśnie w pewnym momencie dochodzi się do wniosku, że
to nie wszystko i że można to jakoś trochę inaczej wysublimować, jak to się mówi ładnie, i że jest, to są też właśnie inne rodzaje miłości, którym warto się poświęcić. Znaczy, na pewno w jakiś sposób gdzieś tam w stosunku do moich przyjaciół, w stosunku do moich znajomych, do ludzi, z którymi jestem blisko, jakieś wyrazy sympatii przesyłam, chociaż ja zawsze twierdzę, że takie święto miłości, takie walentynki to powinny być oczywiście każdego dnia, bo każdego dnia trzeba okazywać sobie miłość, okazywać sobie szacunek, obdarowywać się jakimiś drobnymi chociażby prezentami, bo to świadczy o naszej relacji, o tym, że ten drugi coś dla mnie znaczy, tak? Nie od święta, tylko właśnie takie na co dzień. Więc no ja staram się na co dzień czynić, co mogę, i okazywać miłość, przyjaźń, jakieś uczucie do drugiego człowieka, do tych, z którymi jestem blisko. A jakichś takich specjalnych na pewno raczej nie mam obrzędów związanych z walentynkami. Pamiętam jedne walentynki, akurat tak się złożyło, że byłem wówczas we Włoszech. Spędziłem właśnie w sanktuarium świętego Walentego, gdzie są relikwie. To u nas w Lublinie też są relikwie świętego Walentego, więc można pójść i zobaczyć, tam spędzić czas, ale no to jest taki dzień, w którym na pewno też pomodlę się przy okazji we mszy świętej za zakochanych. Także taki raczej normalny dzień. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich zakochanych.